Cześć! Witam Was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale Brick Fan. Brick Fan? Właśnie, to się chyba tak nie nazywało. Zmieniłem nazwę, bo uznałem, że ta jest troszeczkę bardziej chwytniejsza. Zresztą, jak widzicie, dosyć spore były zmiany na kanale. Przez chwilę nie było filmów, bo musiałem jedną sprawę załatwić, aby filmy Wam się oglądały lepiej. A dzisiaj, jak widzicie, rozpoczynamy nową serię. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Już się tutaj wyświetla. Proszę bardzo, LEGO City. Undercover, tajny agent. Tak to się prezentuje ekranu. O, będziemy strzelać świniami z armaty. No fajnie, fajnie. No jest, dobra. Gram na PlayStation 4. Zaraz sobie. Co tu się w ogóle dzieje w tle? Okej. Okay. To jest historia Chase'a McCaina. Tego słynnego policjanta. Mam go jako figurkę, mam zestaw z nim. Dobra, zrobimy nowy zapis. I teraz będziemy sobie przechodzić przez najbliższe odcinki. Postaram się, żeby co sobotę pojawił się filmik. Będziemy sobie przechodzić. Tak, potrzebuję napisów polskich. Będziemy sobie przechodzić tą grę. Ciszę, żeby słychać. No i dobra, napisów może włączyć, znaczy do początku filmu. Okej, okay, no to chyba będziemy zaczynać. Okej, okay, dobra. Zaczynamy. No zobaczymy. Hej, jestem Frank Haney, pracuję na komisariacie policji LEGO City, od kiedy 2 lata temu skończyłem jako piątkowy urzędnik. Znaczy, że chodziłem do niej tylko w piątki. No, fajny, fajny. Chyba to będzie taka postać komiczna, z tego co tutaj widzę. O, ciekawe, taka podpowiedź. Będzie można ustawiać punkty nawigacyjne. No dobra, zobaczymy. Tutaj w ogóle fajne modele, mogę je sobie obracać. Patrzeć. Fajne. A warm welcome to all you listeners who just tuned in. You're listening to the sizzling sounds of LEGO City Radio. And let me tell you that the forecast for today is hot. She is LEGO City. No widzę, że wygląda. Wygląda się dosyć ciekawie. Podoba mi się. Oh. It's been 2 years since I was sent away. But it made me a better cop. A smarter, faster cop. Ah! So what brings you back here, Chase McCain? An old acquaintance, a promise to keep, a debt of honor to be repaid. I meant business or pleasure. I have to fill in your paperwork. Maybe neither, maybe both. Yeah, I really do have to tick one of the boxes. Oh. Fajny kapitan statku, widzę. Scena z Titanica. Right. A co ma pomyślał ten? And with the skill of an old sea dog, no, gra naprawdę. I slide her smoothly into port. Co za pogoda? Zobaczymy. Wow! Nie no, kozak. And what brings you to LEGO City, young lady? This boat? Oh, fiddle pants! Mayor Gleason. Thank you so much for coming back, Chase. I know it can't have been easy for you. I had to get a new passport. I was referring to you leaving under a cloud, but okay. I'll get straight to the point. Rex Fury has escaped and is at large in LEGO City. What? Is Natalia okay? Natalia's fine. She's still in witness protection. I have to speak to her. I'll get you her number. But if you really want to protect Natalia, find Rex Fury and bring him to justice. Again. Chase,
This city is in the grip of a crime wave. Really? Yes, look! Hey! And I'm certain Rex Fury is behind it. You're the only person I trust to stop him, Chase. Get to the station and get me Rex Fury. Rozdział pierwszy. Nowe twarze i dawni wrogowie. O, dobra, chyba będziemy mogli się wreszcie ruszać. Wsiądź do radia. Okej. Pozbieram sobie pieniążki. No, na razie sterowanie jak w typowej grze Lego. Kwadratem próbujemy. I krzyżykiem skaczemy. No, fajnie, fajnie. Uda się na końcu sterować. Aha, że za tymi naciśnij druga, żeby się robił. Krzyżyk lub... A, dobra. Wow. Ciekawe jak się włączy, da się włączyć. Ciekawe... O! Włączyłem syren. Szkoda, że tego nie widzicie, ale mój pad też się świeci na czerwono i niebiesko. Normalnie jak jest niebieski, to teraz miga takimi światłami policyjnymi. Bardzo fajne. Podoba mi się. Co? Naciśnij, żeby skakać. O, można skakać pojazdami. Ciekawe. Ale w ogóle, wow! Naprawdę fajne dzielnice. Zobaczcie, ludzie chodzą. Tutaj wszystkie są szczegóły. Samochody widzę, że to z zestawów różnych. Dobra, przede mną kolejny radiowóz. No to miarka. Tak, to są samochody z różnych zestawów. Dobra, włączamy syreny i jedziemy. Chyba źle jadę. Ale dobra, skręcimy tu. O! Coś rozwaliło. A, czyli tak to działa. No dobra, no fajnie, fajnie. Wow! Jechałem kiedyś. Co to? Wszystko zbierać budynki do przebierania. Bułka kupisz i przełączysz się na dowolną wyklaną. Aha, no interesujące. Czyli, że... Co, że... rozwalę to. I co, i mogę to zbudować? Mogę. No to mogę czy nie mogę? Może odsunę ten samochód. Kawałeczek. O, tu coś jest. Jakieś platformy. Do odblokowania superkonstrukcji potrzebujesz więcej. No dobra. Jakie superkonstrukcje? Czyli będziemy budować coś więcej. No, ciekawe. Aktywowane budki do przebierania. Odblokowane mechanizm. Jak to działa? O, złote klocki. Aha, 1 na 450. No, czyli troszeczkę... butu. Tu będą jakieś postacie o wiele więcej. Dobra. I co? I na przykład kliknę na jego mieszkańcy. O, mogę sobie zmieniać. Mam też tutaj jakąś... od razu kobietę. A tu coś mam? O, tu mam tego mechanika. A nie, ale mnie nie jest tak na razie. Dobra, zostańmy na razie przy tym czasie. I jedziemy. A pan co tu robi? Look where you're going! Stanie? Aha, stanie. To niedobre. No centrum. No ewidentnie, te wszystkie samochody są z nimi zostali. Ten autobus, no tak, tramwaj, o. Ale to tramwaj to może nie chcę wjeżdżać, bo... Nie wiem, czy samochód przetrwa zderzysty kwadrat. Wow! Nitro! Ale fajnie. No, gra świetna. Dobra, nieważne. Nic się nie stało. Wow, naprawdę mi się podoba. Tutaj. O, dobra, jest coś? Jest. Okej. Okay. I co nas tu spotka? Chciałem, że w końcu zbierasz pieniądze, żeby odkupić komuś coś, co udało ci się zgubić, aby zniszczyć, tak czy inaczej. Możesz korzystać z miastniku wątku, redukowuje dzięki czerwonym klockom. Wtedy pójdzie ci szybciej. Aha, o, to jest znowu miniaturka. Fajne te miniaturki. Lego City Police Department. Hej! O! Do you need help with those donuts? Ten, to jest ten. No, no właśnie I'm okay, ten. Thanks.
I'm Frank Honey, by the way. O, właśnie, Frank. Chase. Chase McCain. Chase McCain? You're a legend! O, jesteś legendą. No, interesujące. Is it true that you brought down Rex Fury? Just part of the team. Deputy Dunby made the actual arrest. And I'm not a legend. I'm an ordinary cop. Just like you, honey. Whoa! Well, maybe not just like you. So, you want to show me around this new station of yours? Podjarany, że tak powiem, że spotkał. I will wait for you. Okay. Jak on wejdzie z tymi poczkami przez te drzwi? No dobra, nieważne. A, to ta Natalia, o której... Pięć. Hello? Natalia. Chase? Yeah, it's me. Are you okay? Charged! What do you think you're doing? You can't call me! I'm in witness protection! Witness protection? I was worried. Rex is out. I thought he might come after you. I know, but he's not after me. The chief of police himself told me that Rex fled the city. What? The mayor just told me he was still here. What? Should I? Yeah. I just want to make sure you're safe. You're the reason I got into this mess in the first place. Where are you? I'm not telling you that. Natalia Smith to Mercy Hearts Reception, please. Mercy Hearts Hospital? No! Yes. Yeah, but don't bother coming here, because if Rex could come after me, then I'm not sticking around. Rex. Co tu się dzieje? Co on robi? Are you sure that's safe, Rex? To niebezpieczne. Of course it's. No bezpieczne. Hey there. This is our main computer. It doesn't usually smoke like this. It got hacked into this morning. Triggered a security alert and locked down the elevator, but it only blew up when Frank tried repairing it. With a hammer. Młotkiem. Mądre. Na pewno nawet komputer, jak to twierdzi Frank, młotkiem. Nie, no spoko. Naprawdę. Musimy go teraz odbudować. Main computer operational. Security lockdown lifted. Elevator functionality restored. Not bad. I'll try and find out who hacked it. Oh, if you get stuck, I'll help you. I know everything about computers. Dokładnie. Computers. Basement time. Czas na piwnicę. Nie mogę. So, until we find the camera, we have to take mugshots by photocopying people's faces? Well, kserokopiarką? Okej. Cleaning the stairs. I'm cleaning the stairs. Schody. Szkoda, że nie wziąłem wody. Żeby umyć schody. Nie, no fajnie. Fine, Madam Mayor. I'll brief the officers on Rex, but I still say he's long gone from here. Meddling fool, making me hire some specialist she's brought in from overseas. Chase McCain? Dunby! You're the new police chief? Right. I might not like giving you a job, McCain, but it does mean you have to follow my orders. First one! Get down to the basement and get a uniform on! Are you two old friends? Honey, did you put those essential supplies on my desk? Yes, chief! I'm going to my office. I'll be giving a briefing on Rex Fury in 10 minutes, even though he's probably a million miles away from here by now. Do not disturb me! No, widzę, że... Wow. Tak, faktycznie ma dzisiaj zły humor. Aha, mój komisarz tutaj. Minutka osóbka, widzę. Charakterek fajny. Dobra, jedziemy. Jak to... Piwnica czas, tak? I'll give you a tour.
co nasza piwnica? No dobra. Rozejrzyjmy się. Co? Chuck's vehicle request desk is in there. When you start, they only let you use one type of car. But if you're good at your job, you'll be able to get loads more! Yeah. How many types do you have, Frank? Well, we should probably move on now. Lift up to those rooms is out of action. Chuck says it's for our own safety because a monster lives up there. A monster. Yeah. Please don't let it eat me. Sure, Frank. Yes. What's behind this door? Oh, we'll come back to here. It's special. Come on, let's find you a uniform. We had a delivery this morning, so there should be one somewhere. When I started, I had to use a hand-me-down from another officer. I looked pretty good in a dress. Taki właśnie. Check inside those boxes. Komiczna postać. Okay, dobra. Why is it that all furniture is self-assembly these days? Coś możemy zrobić. Co to? O, odblokowano. No dobra. A. Aha, czyli rozumiem, czyli na przykład jeżeli w to by grała jakaś dziewczyna, to po prostu może sobie zmienić na tam. To jest taki odpowiednik. O, przytrzymaj. Hey, looking o, to jest good. Ten taki. Now you've got your uniform. I'll show you the special place. Tego, it's the requisitions desk. To był, ta seria bodajże była w zeszłym roku. Policji. This is worse than gym class at school. Coś tu gadali, przetłumaczyli. Jeszcze był ten starszy z tego starszego pościgu. I to, a ten tego starszego mam, a tego nowszego niestety nie. Może się pojawi recenzja tego starszego. Dobra, wracam do gry. This is the requisitions desk. Tylko rewizji. The girl who runs it is called Ellie Phillips. Hey there. Oh, I had no idea you were in. You just spoke to me. Hi there. I'm Chase. Yeah. It's the guy you told me about. Chase McCain. Well, it's nice to meet you, Chase McCain. My Uncle Duke told me all about you and that Rick's Fury case a few years back. Oh, yeah? Don't worry. There's a few of us in the station know you did all the real work on it. You. This is a police communicator. It does everything your old phone did and a whole lot more. Including keeping me up to date with what you're doing. You'll need to connect it to the main computer in the lobby before you can use it. You think you can help Chase do that for me, honey? Good boy. And I'll give you a call once you're hooked up, Chase. No dobra, coś dostaliśmy od niej. Musimy teraz iść do kompupera. Come on, I'm holding the elevator. No, chodź. This way, Chase. There you are. Go on. Use the main computer. Głównego komputera. Communicator connected. Updated. 1% complete. Jeden progress bars. Paski hey, Frank. No. Someone needs to wake the chief up. Chyba nie lubi. Ja się przepracowuję. Well, I'm not waking him up. He'll fire me again. Eh, I didn't want to get briefed on Rex Fury anyway. You still got the key to his office? It's right here in my hand, isn't it? No. Then I've lost it? 100% complete. I'll help you find it. The sooner he's awake, the sooner I can start doing actual police work. Thanks! I think I lost it upstairs! Na górę. Okej, idę.
Co to? Hey, Chase! You got the communicator working! Yeah, but now I have to help Frank find a key he lost. No problem. I updated the software on your communicator and enabled its scanner. Its screen will show you stuff you wouldn't be able to see otherwise. Like ghosts! I told you, that was your reflection, Frank. Thanks, Ellie. I'll never forget his weird, googly eyes. Skaner detektywistyczny. Gdzie idziemy? Co tu mamy? Let's see. Cause of accident. You're gonna wake up the chief? Okay. Okay. After you're done with that, I've got a hornet's nest that needs whacking with a stick. I wanna see that. Ja bym chciał. I've done it before. Although I thought that one was a piñata, but it wasn't, because the candy made my mouth hurt. That was the worst birthday ever. If you're looking for donuts, then they're in the chief's office. Well, they were. Let's see. Cause of accident. Culprit was attempting to see how long they could drive with their eyes closed. Immediately reversed through their house's front window and came to rest in their kitchen. Uh-huh. He won't hear you if you knock on the door. He's a really deep sleeper. Okay, koniec tego czytania. Zobaczymy sobie. Fajnie. Ale fajna muzyczka. Taka właśnie detektywistyczna. I want to make captain by the time I'm 40. Hey! Yes, you found it! I'll let you wake him up. I've got some important work to do. Video game time! Woohoo! Co? A. Okej. Dużo ważnych spraw. Nie no, spoko. Dzięki. Dzięki, Frank. You weren't really bothered about the Rex Fury briefing, were you? Come on. You have to give the briefing. Właśnie, wake up! Obudź się. Don't want to. Okay. Obudź się. Now let's try a really loud noise. Wstawaj. Nie. Dobra, to rozwalę ci biurko. To rozwalę ci krzesło. Speaking of Fury, have you ever woken the boss up when he's... O, mogę się zbudać. None of them love me. Nie co nie kocha, ja jestem miłym szefem. Miłym. O, Ludwiku. Nareszcie wstał. I was just resting ja my arms and my legs. I ręce, i nogi. It's you again. Fine. Briefing room! 1 minute! Co? Come on, settle down, people! Oh, Fonte. Hey, Harry! How many coffees have you had? Yeah, I know what you're thinking. Did I have 6 shots or only 5? Well... Okay, you've had enough. Right, I'm gonna take this from the top. The mayor thinks we should be looking for this man, Rex Fury. He's a giant! Rex somehow escaped from Albatross Island 3 months ago, although we still have no idea how, but that's not important. What is important is that you can't jump. So make a note of that! Now, dobra, troszeczkę Rex go Fury przymuszę. Has been a habitual criminal since he was 6 years old. Good heavens! That is your son being preschool. Elementary, my dear fellow. We got our break when a secret witness came forward. Well, secret until somebody accidentally gave their identity away. Oh, Natalia Kowalski. Chase Wackay. Natalia's testimony enabled us to arrest Rex. He tried getting away, but foolishly chose a lawnmower as his escape vehicle. Dzieci kosiarką na pół.
No nie zupości. His other mistake was in doubting the ability of the man who finally arrested him. Me. Aha. If Rex is behind the crime wave, then he needs to be back behind bars. No dobra. So, to help catch whoever's behind it, I've had security cameras installed at key locations. The museum, Forrest Blackwell's mansion, and of course, the bank. O, ktoś tu. Briefing's over. Everyone get to the bank. Oh, just one more thing, chief. Miał się 65 takich niesamowitych superkonstrukcji, ale że byłoby fajnie wszystkie zaśnubować, no i trochę by to wyrównało fakt, że zliczyłem w tym tygodniu 65 innych miejsc. Fajnie. Naprawdę, Frank. Polecam. Kiedy wdrapałem się na sam szczyt wieży radiowej kanału K, prawie było stąd wyjazd do Tokio, aura uwisiał z góry, a cena przy liczbę uderzeń porównów, jakie przeżyłem, jest teraz dwucyfrowa. To nie jest źle. Naprawdę. Remember, even though there's a crime in progress, we still have to drive responsibly. Dobra. Of course. Last one there has to buy all the cheese donuts for a month. Aha, ostrożnie, okej. Zapamiętam, ostrożnie. W ogóle zauważyłem, że tu można się inspirować wieloma rzeczami. Hey Chase, I've updated your communicator again and turned on the navigation system. You can use it to find your way around Lego City. I've marked the location of Territory Bank on it with a police shield. Okej. Czekajcie, zobacz. Wow! Ale to ma tu jakieś wyspy. Tu wyspa. Tu, wow! Tu wszędzie, wow! To mapa jest olbrzymia. Naprawdę. That's perfect. Now just follow the green line and it'll take you straight there. Kamilka. O, dobrze, dobra. Odblokowano nawigację. Ale wracając do tego, wiem, zauważam, że zobaczcie, tu jest bardzo dużo takich fajnych rzeczy, którymi można się zainspirować. Chase? Yes, honey. O, Chase, I've gone the wrong way. Can we go that bed off, please? W zakładzie. Zobaczcie, o, widzicie, tu mamy dużo takie fajne, o, już słyszę alarm bankowy, o, chociażby te przystanki. Naprawdę niektóre pomysły są mega, przepraszam, że kogoś tam przejechałem, no ale, ale w stanie już to sprawdziliśmy. Ręce do góry i wyłaś. Przestępcy nie są też. Dobra. Get after that Joker! No nie wiem, czy jest wstać do innego radiowo. A jest nieziemny. A, widzicie? Przyjechał. Gdzie mam go rozwalić? What hit me? Na stop, please. Leave me alone. Ah, it's just Come on, come on. 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 Come O, aha, dobra, tu rozmowa jest. Chase, can you give me an update? Yeah, I just arrested the getaway driver. Great work! And good timing, because we just had a report from someone near the Red Cafe. They spotted a clown heading onto its rooftop. Could be one of our bad guys. Either that, or I'm about to ruin some kid's birthday party. I'm on my way. Now, where did I put my police issue whistle? Ooh, one blow of that should put traffic to stop for me. Halo, panie komisarzu. Napadaję na bank. Dobra, okej. Okay. Ważne. Oj, przepraszam, panie policjant. I tak pani wstanie.
teraz pojedziemy na syrenę, bo to takie ważne. Gdzie tu? O, tu, dobra. Sobie przyparkujemy. Idziemy. Everyone, can I get your attention? Czy mogę prosić o uwagę? Ktoś się jest rabujący banki clownem? Na pewno to zadziała. Bo każdy, kto rabuje bank, się przyznaje do tego. To czy coś jest, to będzie tak wniosek. Lepiej zadzwonię do Ellie. Ellie, there's no sign of a clown up here. Don't worry, I've just updated your communicator scanning software. Use it to have a look around from the restaurant's rooftop and it'll show up anyone nearby who might be a robber. And then? You arrest them? Aha, dobra. Bo kłamu się tam ładnie skrać. Kółeczko. O, ale fajne, widzę wszystkich ludzi. O, o! Tu coś jest. Chyba, co mam mówić. A, tu się ukrywa. Oh, let's get to making this gray old place a little more pretty. Oh, that's more like it. Beautiful, even if I do say so myself. Nie no, panie, pięknie. Pięknie, naprawdę, pięknie. Dzień dobry, tak, panie dobrze. Pięknie, pięknie. Pięknie, jak to pan mówi. Dobra, muszę skorzystać z tego. O, wiedziałam. Aha, bo zrobiłem zmianę. Siema. Almost got me there, mister. Pan what you doing down there, eh? Zaraz się złapię, nie bój się. No i prost... Can't you jump this high? You're making... Doskoczę. Zara... Aha. Skoczę na grzybaj, doskoczę i co? Ale fajnie. Idę po ciebie. Hey Jack! Why do you climb this here beanstalk? Oh, sorry! I busted it! Co to? Znowu czegoś szukamy. Dobra. Co by tu mamy? Jakiś... O! Pieniążek. Hej. Tutaj mamy wsadzić to, dobra. I odkręcić. Czyli mamy rozwalać przeszkody. Przed tym, co dobra. Ju. Kolejna rozwalona. Dzień dobry. Dzień dobry. Potrzebuję tego leżaka. Halo. No to nie. Proszę. Dziękuję. O. Smutna jest teraz. Te kolczyszki sobie pozbieramy, one się pewnie czegoś przydały. Podejrzewam, że do budowania tych super konstrukcji. Bo te pieniążki to... albo za te pieniążki będzie się budowało. No nie wiem, zobaczymy. No po coś musi to być. A, wyrosną mam znowu te. Naucza i zaraz do niego pójdziemy. I go złapiemy. No. No. Come out with your paws up! Oh, dang! Stop in the name of the law! Stoję w imieniu prawa. Właśnie. Wracaj tu. Quit running after me! I'm an innocent clown! Stop! Or I will keep running after you! Stój, albo będę ci dalej ścigał. Okej. Co ludzi przewracasz? Ja ci tu zaraz dam. No i co go przewróciłeś? Ty. No i co teraz robisz? Right. We can do this the easy way. I'll take the easy way. To ja wolę podobać. I heard one of the other guys say he was going to jump on a cargo ship if the robbery went bad. So,
Do I get a nice cell now? Sure. Wow, that really was the easy way. To naprawdę było proste. Why did they say that? Chase, did you find the robber? Your timing is uncanny. Yep, he's in custody. It looks like one of the other robbers is at the docks. You want to arrest that guy too? Nah, let me just check my calendar. Give me a call once you got him. Zabij się z tego robisz. Dobra. Zajdzie mi teraz sobie jakąś fajną furę. Tylko jakąś fajną. Już się zaczynamy. O! Pojedziemy karetką. Po co dał radiowóz? Co tam? Jedziemy karetką. Karetki sobie chodzisz. O, też musimy zobaczyć. Nie wiem, czy to słyszycie, bo teraz jest tak słabo słyszalne. Ale też jest dźwięk. A, dobra. Jedziemy wtedy. Okej, okay, sorry. A zupełnie ten. A, no ale światełka też są. Dobra, ja jedę na sygnale. Zjeżdżasz mi. Nie widzicie? O, miałem to skręcić. Co tu? Nie, jesteśmy. O, znowu będziemy szukać skanerem. Przestępców. A, tu jest właśnie, dobra. Dobra, nic nie było. Sprawdzę tylko. Okej. Gdzie on jest? Oh, great. How am I gonna get in there? Okay. Whoa, hey, officer. Hey, pani wodzu. I need to get that gate open. It would be my pleasure. Great. Follow me. A co za mną? No dobra. A, dobra, mam wejść. A, ja nie podsadzi, no dobra. Go through the door up there. And don't tell the foreman we did this. It's against health and safety regulations. Zaszła do BHP. No raczej. A tu? Zio. No i otwarta. No i pięknie. Generator jeszcze jakiś. Co? Nie. Hey, thanks, man. And remember, not a word to the foreman. O, pokazuję mi, gdzie mam iść. Right out of my head. Zabrał mi prosto z ręki. Excuse me. Can you tell me how I get onto that cargo ship? Easy. I just whistle and Larry and the crane will give you a lift. Great. Which I will gladly do once my lunch break is over. Okay. Which will be never, because a lousy seagull stole my sandwich. I'll go and find it for you. You'll know it's my sandwich, as it's approximately the size of a sandwich. Mniej więcej rozmiarów kanapki. Okej, będę pamiętał. If it has cucumber in it, then it is not my sandwich. Ja wiem, to nie moja kanapka. O, dobra. Siema. Dawaj to. If it has sausage and jelly in it, then it is my sandwich. Give me that sandwich, you flying rat. Okej. Okay. Chyba dobrze się rzuca. Gross. Trochę my sandwich. Moja kanapka. Na zdrowie. Larry!
Give this guy a lift out of the ship. To był to na pokład. Sure thing, boss. Jasna sprawa. Jak w ogóle przerzucił myszkę i jesteśmy. No. Nie dalej. Okej. Co to? Łapka na kłaby. O, jest. Not just any police. I'm on a roll today. No. Co to za klocek? Lodówka. Zapomniałem go teraz. Dobra, nie ważne. Ja chcę klocek. Ludzie, nie wiem. No, no. Ludzie, to nie wiem. If you don't mind, I have somewhere else I gotta be. Stop, please! O, nie wiem, co stało to. Chodź tu. I tak cię złapę. Siema. Przydatrzy, pięknie. Zrobiliśmy misję. Da, potem ściemy bank, sprawa zamknięta. Rozdział drugi, powie przyszłości. Dobrze. Ale rozdział drugi zrobimy sobie już w następnym odcinku. Nie odbieram. Ponieważ... Tak. Zakończymy teraz odcinek, bo już zaczęło co trwa. Myślę, że będziemy tak robić po rozdziale, bo widzę, że te rozdziale są krótkie. A ja dzisiaj wam już bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Że w ogóle te zmiany na kanale może nie są jakieś mega widoczne. Ale to chyba widzieliście, że już mam intro. Jakość filmików mam nadzieję, że troszeczkę jest teraz już lepsza. A teraz wszystko, co chciałam wam dzisiaj przekazać. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Mam nadzieję, że pojawi się już w sobotę. Trzymajcie się, cześć!